Pomimo, że między Zeir i Yamanem jest bardzo źle, małżeństwo będzie musiało przyjąć w rezydencji pracownicę opieki społecznej. Czy świeżo upieczony mąż zdoła ukryć niechęć do żony? Co jeszcze wydarzy się w 184? W odcinku telenoweli Emanet, Yaman nie potrafi ukryć niechęci do żony. Nawet wypadek Zeir nie sprawił, że postanowił zmienić swój stosunek do niej. Kirimli nie pozwolił jej przedstawić swojej wersji wydarzeń. Biznesmen twardo wierzy w spreparowane na prośbę Zuhal i Ikabl dowody przeciwko Zeir i unika jej na każdym kroku. Gdy powiedział, że jest z nią tylko ze względu na Yusufa, złamał jej serce. Emanet 184. Co wydarzy się w odcinku? W rezydencji zjawiają się pracownicy opieki społecznej, by przeprowadzić kontrolę. Yaman i Zeir muszą udawać przed nimi kochającą się parę. Rozmowa z Yusufem również przebiega pomyślnie. Psycholog i pedagog nie mają wątpliwości, że cała trójka stanowi darzącą się miłością rodzinę. Co jeszcze wydarzy się w odcinku? Dzięki pozorowanej pomocy Bory Neslijon zostaje zwolniona z aresztu. Jest zauroczona chłopakiem, ale frat nie wierzy w jego czyste intencje. Ibrahim jest wściekły na Czarną, która chciała utrudnić jego przeniesienie. Kiedy 184 odcinek serialu Emanet? Widzowie zobaczą 184 odcinek tureckiego hitu Dziedzictwo we wtorek, 2. Stycznia 2023 roku, o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórka zostanie wyemitowana w środę, 3. Stycznia o godzinie 5:15, na tym samym kanale.